A dziś pokażę wam, po co sobie trasowałem te linie. O, te linie sobie trasowałem po to, żeby później wyciąć coś takiego. Bo na frezarce by to trwało bardzo długo, a to jest materiał ST3 18G2. To nie zahartuje się, wziąłem to, obcięłem ładnie i jest podcięty. Teraz, o, tutaj będę wycinał tutaj tą pozostałą część i później tutaj na frezarce to będę wszyściutko równo, złapię sobie za to, tutaj kłem docisnę, żeby to się nie wyrwało, nie obróciło i na podzielnicy powolutku będę sobie frezował. O, także widzicie, a tu jest reszta tego trasowania, bo musi tutaj zostać tylko taka niewielka część. Ale to jeszcze jest wszystko do obrobienia teraz później na maszynie. Także teraz, o tak, tutaj w środku mam puste miejsce. Także biorę sobie taki kawałek materiału w miarę równego. No i będę sobie to łapał. To też się też czasem obraca troszeczkę, także trzeba mocno dobrze to wciśnąć. I teraz będę sobie szlifierką powoli przecinał. Troszeczkę się obróciło. I niewiele, troszeczkę dokręcę i powinno być. Teraz muszę sobie to obrócić. Robię to w rękawiczkach, bo to jest gorące. Przez rękawiczki jest ciepłe, ale przez rękawiczki idzie wytrzymać. Mamy zaoszczędzone bardzo dużo czasu na frezarce, a już mamy tak jakby prawie obrobione. O, także kolejny, myślę, że podobał wam się film. Dziękuję.